Cześć wszystkim, tu listopad 41, a to kolejny odcinek z gry Farming Simulator 22 z serii Alberon. W dzisiejszym odcinku, tak jak zapowiadałem w poprzednim, często to chyba nawet mówię, zresztą początek jest zawsze taki sam. Ale dobrze, powrócę do tego, co mówiłem. Będę robił sianokosy, będę to sianokosy na kilka odcinków, ponieważ chciałbym na każdym z odcinków, jak już zacząć robotę, to już skończyć, no, żeby mieć wszystko zrobione po prostu. Włączam John Deere'a, rozkładam kosiarki. Na cel odcinka potrzebę tylne. Jak to się nazywa? Obciążnik. O właśnie, obciążnik. Czekajcie. Jaką mam głośność? Nie, normalną. Obciążnik z John Deere'a zdjąłem. I teraz popatrzcie, czego ja nie zauważyłem w pierwszym odcinku, kiedy kosiłem tym zestawem. Te kosiarki można jeszcze dodatkowo rozsunąć. To może nie jest jakoś szczególnie przydatne podczas robienia formowania jednego pokosu, ale przy dwóch pokosach to jest przydatne. Póki co tylko zrobię, że po prostu, jak to się nazywa, że lewy pokos tylko będę robić. A to dlatego, że nie chcę, żeby po przetrząśnięciu ta trawa tak zostawała po prostu. Muszę tylko wykryć szerokość. Ile mamy? 9,7 metra. Od razu jest więcej, czyli prawie 10 metrów. Kiedy wcześniej było zaledwie 9. No dobra, może być. Najpierw przednią kosiarkę włączę. Opuszczę, a następnie włączę tylne kosiarki. Dopiero teraz. Ponieważ mi zależy na tym, żeby, no właśnie, przetrząsacz nie wyrzucał tego na trawę nienależącą do łąki. Jest to dla mnie całkiem właśnie ważne, bo później jak coś zostanie, to mi się nie chce tego zbierać. Więc no, lenistwo przede wszystkim. Podnoszę przednią kosiarkę, następnie dwie kolejne. Po raz kolejny przepraszam za to, że odcinek jest znowu nie o 17, tylko o 18. I tak zaczynam myśleć, że może jednak te odcinki będą raczej właśnie o 18, a nie o 17. No bo no przykładem jest dzisiejszy odcinek. Na przykład też poprzednie również. Dobrze, no, przednią też mogę opuścić. I tylne. Warsztat, powiem wam, spisuje się idealnie, ponieważ przed odcinkiem naprawiłem John Deere'a, naprawiłem Massey'a, co jeszcze naprawiłem, nie pamiętam co jeszcze naprawiłem, ale no, przydatny budynek, muszę wam powiedzieć, i korzystam z niego tak dużo jak tylko mogę. Oczywiście ten lewy pokos będę formować tylko jak robię właśnie tutaj tak dookoła pola jadę, ponieważ no, nie chce mi się, tak jak mówiłem, już tak jeździć i tam szukać, czy na pewno wszystko jest ładnie wygrabione i w ogóle. Teraz podnosimy tylne kosiarki. Zapominamy dawną pozycję tutaj, położenie tych kosiarek. Opuszczamy przednią. Opuszczamy tylne. Jedziemy dalej. Dzisiaj tak sobie rano pomyślałem, kiedy ja w końcu postawię biogazownię, bo jednak to jest bardzo przydatna produkcja. Co on tak skacze? MST niedawno kupili John Deere'a i to już oni mniejsze kosiarki mają. I im też tak jakoś dziwnie skakał. A dawno już John Deere'em kosiłem, bo ostatnio kosiłem to Massey'em. Więc sobie nie przypominam, żeby tak mi John Deere wariował tu. Biogazownię wracam do tematu pierwotnego. Chciałbym kupić biogazownię, postawić, ponieważ przyda mi się. A poza tym mam dużo słomy. Ledwo belę upchnąłem do wiaty. A nie zaprzeczę, taka słoma byłaby fajna, bo mam dużo słomy. Do biogazowni słoma, jeżeli się nie mylę, jest przyjmowana. Wytwarza to na energię, to by było nawet spoko.
patrząc też na to, że jesteśmy blisko 100 subskrypcji, kto nie zasubskrybował, to teraz zapraszam do subskrypcji właśnie tego kanału. Jeśli będę miał winnicę, to zapewne też kupię New Hollanda Methane Power, więc od razu też będzie produkcja metanu, więc no, będzie przydatne. Ta biogazownia będzie przydatna. Właśnie w tym celu chciałbym ją w końcu postawić. I teraz formujemy, żeby był jeden pokos. Niech tak przełączę. No i jest git. Teraz. No bo co? Co z tą słomą trzeba robić? Mam pełno bel. Mam pełno na strychu na siano. Więc fajnie tak myślę sobie tą słomę też przeznaczać na coś innego, a nie tylko na te zwierzęta. Chociaż nie wiem, jak gdybym postawił świnie, czy nie byłaby bardziej potrzebna ta słoma. Czy to będzie się na pewno tak opłacać, chociaż... Popatrzcie, mam tych bel sporo. Po 6, nie, po 7500. Mam jeszcze tej słomy. Gdzie jest słoma? 250, bo te 10 to... To u zwierząt. Więc no... Trzeba będzie coś zrobić z tą słomą. A biogazownia kosztuje około 500 000. A poza tym zauważyłem... Popatrzcie, tutaj u podnóży tych pól jest płasko. I gdyby po prostu postawić tą biogazownię tutaj... Po prostu zrobić jedno gospodarstwo niedaleko drugiego. Tu postawić biogazownię, nawet później jakieś świnie czy coś. Tu postawić biogazownię. To jest w miarę płasko, nawet jak później te pola połączę, to pracownicy będą mieli łatwiej, ponieważ tu, gdzie jest tak na skosy, te są krańce pola, na skosy ułożone, to je się po prostu wyrówna, no bo postawię biogazownię. Więc teoretycznie to jest dobre miejsce na stawianie budynków. Tutaj już powoli zaczyna się robić taka górka, a tam? Dla mnie to spoko. Byłoby nawet. Ale póki co... Numer jeden jest olejarnia. Później pomyślimy nad czymś innym jeszcze. Ile mam FPS? 11. No nie za dużo. Ale ja się tym nie przejmuję. Kosimy dalej. Kurczę, ten John Deere to... No jest u mnie już... Ma 16 motogodzin. Tak wam powiem, że więcej tego John Deere'a robi masę i nie wiem czemu. Czy to mi szkoda tak bardzo tego John Deere'a, czy co? Będę musiał nowy siewnik dokupić, czy coś. Taką maszynę, że tylko John Deere będzie mógł z nią jeździć. Poza tym, ja to pozytywnie tak zauważyłem. Patrzcie, ten John Deere mnie trochę posłuży, bo może mieć 388 koni max. No to mam kombinację z tym LaForge'em. 388 koni max. A tymczasem w przystawkach... Mamy tego Lakoteka. I on w kombinacjach ma tego Kempera. On potrzebuje 375 koni. I to według mnie będzie idealne połączenie. Jak już kupić sieczkarnię, to nie kupować samojezdnej, tylko kupić tą podczepianą do traktora. Nawet później jak Fenda będę kupować, to się przyda. Więc tak się teraz zastanawiam nad opłacalnością zakupu tego JCB, ale kupię. Co tam? Niech pobędzie też trochę na moim gospodarstwie. Ten traktor. No bo, no po prostu mi się podoba. Jest też szybki, więc do transportu będzie dobry. I on ma konik. Chyba około 350. Gdyby miał tak z 352, no ma 348. Ponieważ do wałów, tych już większych, konkretnych bardziej, potrzeba 350 koni mechanicznych. Nie wiem, czy ta JCB dałoby radę na przykład pod górkę wjechać. Taki John Deere, oczywiście z tym mocniejszym silnikiem, na pewno by dałby radę, no ale taki JCB to nie. Chyba. Nie wiem. Zapas trzeba mieć tych koni. No, podnoś się. Już prawie pierwsza łąka skoszona, 10 minut odcinka. No. Ja chciałbym obie skosić. Tutaj łąki.
zawsze też będzie więcej tematów na odcinek, no bo jednak teraz niby są wakacje, mam tyle czasu, ale jednak nie mam tyle czasu. Dzisiaj trawnik kosiłem, tylko i posłuchajcie, taka pogoda jest kapryśna, a może raczej wredna wobec mnie, że tylko usiadłem na traktorka, bo postawiłem pod dom, bo tam trzeba koła dopompować i w ogóle, tam przez jakiś czas schodzi, za dwa miesiące, nie, kiedy ja ostatni pierwszy raz kosiłem, nie pamiętam. Ale jak pierwszy raz pompowałem wszystkie koła, a teraz jak pompowałem, to trochę minęło tak tego czasu, może z 3 miesiące, nie, w marcu, nie raczej. No dajmy, że 2,5. Tylko usiadłem na siedzenie, fotel, odpaliłem traktorka, na benzynę, a benzyna droga, niestety, i zaczął kapać deszcz. No to się postawiłem, że jeszcze nie pogorszę. W końcu się zdenerwowałem, poczekałem, czekałem, i to usiadłem, znowu włączyłem silnik, znowu zaczął padać deszcz, no, ale, znaczy nie padać, kropić bardziej, tak? No, ale ja tam się nie przejmował. Już się tak zdenerwowałem, że mnie to nie obchodziło, czy pada, czy nie, po prostu wyjechałem, pokosiłem, tylko przez chwilę kapało, później już w ogóle nie padało. A tak to ciekawe, jak było. No i pierwsza łąka, mogę tutaj oficjalnie ogłosić, że została skoszona. Teraz ustawię też tak, o, tak jak było. Ponieważ trzeba tutaj tą drugą łąkę też tak wykosić. Przejadę tutaj po siedlisku, no bo czemu nie, jak widzicie już zostało tylko tu rozrzucić obornik jesienią. Ściernisko przepiękne. Kurczę, popatrzcie na te ślady, na ten kurz, co zostaje pod tymi śladami. Tędy wjedziemy. Kukurydza też pięknie rośnie, tam słonecznik. No, będą fajne żniwa. Nie powiem, że nie. Najgorzej to jest z tą soją, bo zawsze łojów się sprzedaje w lipcu najlepiej. A właśnie w lipcu też, znaczy, a kilka miesięcy później po lipcu ją się zbiera. Więc to nie jest taka sytuacja jak na przykład, nie wiem, z kukurydzą, co się ją sieje w kwietniu, a zbiera później, no tam coś takie jesienne miesiąc, może październik, listopad, nie wiem. Coś takie, coś, czy może nawet wrzesień, nie pamiętam. Kukurydzę i już może, i trzeba tylko trochę poczekać i można już w styczniu farmingowym sprzedawać, bo w miarę dobra cena jest. No a z soją to jest inaczej. Bo trzeba czekać praktycznie cały sezon. A też się nie za bardzo zawsze chce. Tyle czeka czasu. Aż ona wyrośnie. I aż w końcu nastanie ten lipiec. Dlatego no, soja jest taką uprawą dla cierpliwych raczej. Mogę tak powiedzieć, jeżeli mogę, to powiem tak, że to jest bardziej dla cierpliwych, co im nie przeszkadza, że będą musieli, takim osobom, którym nie będzie przeszkadzać, że będą musiały poczekać się na tą soję jednak. Ten plon przepiękny. Ładnie tutaj, żeby tak. O, dobra. Przednia podniesiona kosiarka, teraz jeszcze tylne, żeby kosić. O, prawie w płot uderzyłem. Ale nie uderzyłem jednak. Wyobraźcie sobie tu kukurydzę zasiać, jak to ładnie by wyglądało tutaj zza płotu. Nie wiem, chyba to zrobię. Tą łąkę usunę, po prostu gdzieś indziej założę. Użytek zielony. Tylne opuścimy najpierw. No, jest w miarę dobrze. Kosimy. Nie, dobrze było. A, mijaczek został. Muszę teraz poprawić, bo później to pewnie zapomnę. O, no i to jakie zostały mijaki. O, szkoda gadać. Szybko poprawię. Trochę te drzewa denerwują. Ogólnie tak farmę zbudowałem trochę nie pod urządzenie, na którym nagrywam. No bo też trochę jednak nie za bardzo z tymi FPS-ami jest. Ale coś się jeszcze zrobi, jakąś przebudowę, garaże się dostawi, żeby jednak te maszyny miały stać. Już tak myślę, czy zamiast tego JCB to nie kupować najpierw garaża. Garażu. Garaży. No nie no, garaże. Nie kupować garaży wiatr, jak zwał, tak zwał, ponieważ no miejsca mam mało.
i tak większość maszyn muszę upychać, a co dopiero jeszcze belę, na przykład taką słomę. Kurczę, ale wyżej. Nie chciałem, ale zrobiłem niestety. Ładnie tu jeszcze wykosimy. Cyk, podniesione. No i już prawie dookoła łąkę wykosiłem. Kurczę, cały dzisiejszy odcinek to będzie koszenie jednej i tylko jednej łąki. No ja się tym nie przejmuję. Zawsze to będzie, no, co nagrywać. Co tu robi Bela na dachu? Co tu się stało? No, tak poupychałem, że aż chyba Belę wyrzuciło, gra, tak się tam Belę zbugowały, że wyrzuciło jeden na dach. Trzeba będzie poza odcinkiem poprawić. No cóż, mało miejsca jest strasznie. A Belę trzeba gdzieś schodować, dlatego też jeśli postawię biogazownię, to może obok nawet i wiatę na Belę. No bo jak będę tam rzucał taką słomę, dajmy na przykład, to chyba raczej w Belach. Chociaż luzem, też mógłbym tak szczerze. Chociaż luzem to ja bardzo dobrze mi się wykorzystuje tą słomę, jak robię te mer dla krów. Bo wrzucam do farysinki tak. Jedną belę kiszonki, dwie belę siana. Kto chce, ten niech sobie zanotuje. Jedną belę kiszonki, dwie belę siana. Później dosypuję słomy, żeby było tam 23 tysiące kawałek. I kto chce, nie używa paszy mineralnej, ten może już na tym etapie po prostu zasypać słomą do końca. Chociaż nie wiem, czy to będzie miało dobry efekt i nie lepiej dodać więcej kiszonki. Ja używam paszy mineralnej akurat w tej grze. Według mnie fajna nawet rzecz. Po prostu ja, po paszy mineralnej w tej farysince chyba nie może być więcej niż, nie wiem, 1000. Może 500 litrów, nie wiem. Dlatego staram się, żeby było 23 tysiące litrów już w paszowozie. Po prostu zasypuję już do końca paszą mineralną. I co tu, ile ja mam tej paszy mineralnej zostało mi? Bo trzeba będzie też chyba niedługo uzupełnić. Gdzie jest pasza mineralna? Nie mogę jej znaleźć. Czekajcie, za chwilę się zawrócę, to zobaczę jeszcze raz, poszukam. Chyba, że gdzieś przeoczyłem. Po prostu tamte traktory, co tam stoją, miały być przygotowane, gdybym szybciej się jednak wyrobił z tą trawą, okazało się, że nie. Jak widzicie, no, dużo czasu muszę poświęcać tutaj, jeśli chcę zrobić tak trawę poza odcinkiem. Dobra, zobaczmy, obornik, gnojówka, nie. Nie ma tu chyba. Nie ma. Bym musiał zobaczyć w silosie moim. Ale teraz jestem w traktorze podczas pracy, więc raczej nie będę wsiadał. No ciekawy, ile wyjdzie z tego bel. Fajnie, że będzie się dało nagrać odcinek z zbierania bel, bo tego akurat bardzo nie lubię robić. No nie chce mi się, zwyczaj. Poprawmy mijaka. Co prawda nie jest tak w przypadku, na przykład, nie wiem, dajmy tutaj kosiarki rotacyjnej chyba. Więc no, do tyłu teoretycznie nie powinno się dać tym kosić. Ale ja tu dokonuję na tej serii niemożliwych rzeczy. Tak szczerze, to sam nie wiem, skąd ja zbieram pieniądze tego John Deere'a. Czy ja brałem pożyczkę, czy nie, już nie pamiętam. No ten John Deere'a mam trochę czasu, ale jakoś tak go nie wykorzystuję jak tamtych mniejszych traktorów. Typu McCormick albo właśnie Massey. Chociaż pamiętam, jak kupiłem Massey, ja to McCormick to praktycznie on stał w garażu. Zresztą teraz też praktycznie stoi w garażu. Nie wiem, tego Massey jakoś tak najbardziej lubię nie pracować. Czemu, to nie wiem. Może dlatego, że taki ładny. No właśnie, New Holland.
Będę musiał zobaczyć, albo na następnym odcinku, jak nie zapomnę, te 8 ile kosztuje. Ale dobrze, jako że jest 20 minuta odcinka, czyli już prawie koniec tego odcinka też, to ja wam pragnę podziękować za oglądanie tego odcinka. Kurczę, ile razy powtórzyłem ciekawy już słowo odcinek. Zapraszam was do subskrybowania tego kanału, jeżeli tego nie robicie. Czekajcie, jak to się robi. To składamy po prostu. I to też składamy. A, bo ja tu tylny, dobra. Zapraszam was do zasubskrybowania tego kanału, zostawienia łapki w górę pod tym odcinkiem. Zapraszam was również na playlistę Olberon, to są wszystkie odcinki z tej serii i będą też odcinki zarówno z przetrząsania, jak i ze zgrabiania. Zobaczymy, czy będą szybciej się pojawią niż inne odcinki, nie wiem. Tymczasem co, ja się z wami żegnam, widzimy się w kolejnym odcinku. Będę tam przetrząsał Massey Fergusonem, czyli jednym z tych moich bardziej ulubionych traktorów. Tymczasem ja się z wami żegnam, pa!